Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Bramkarze prosili nas w komentarzach o kolejne odcinki dla nich, stąd jesteśmy w obiekcie treningowym Krakowi, a naszym ekspertem jest jej goalkeeper Karol Niemczyk. Cześć, witam wszystkich. Karol, zanim umówimy się na taki odcinek, w którym pokażesz nam jakieś parady, fantastyczne interwencje, no to musimy się do niego odpowiednio przygotować, czyli się rozgrzać. Dlaczego ta rozgrzewka jest tak ważna dla bramkarzy? Tak, no po pierwsze, sama nazwa rozgrzewka mówi o tym, że musimy się przygotować jakby fizycznie do meczu, ale jeśli chodzi o bramkarza, jest to tak samo ważnym aspektem jest strona mentalna. Dla mnie na przykład rozgrzewka służy głównie do tego, żeby zbudować sobie pewność siebie, którą potrzebuję mieć w meczu. Sprzedawałeś tutaj taką ciekawostkę poza kamerą o takim jednym znanym dosyć bramkarzu z Barcelony. Tak, wiesz co, słyszałem taką historię ogólnie, że właśnie Marc-André ter Stegen jak był w Borussii Mönchengladbach, zawsze jakby powiedzmy przy rozgrywaniu nogami, podobno na początku bardzo się stresował tymi meczami, więc była taka sytuacja, że jego trener bramkarzy powiedział mu, że w sumie, żeby to ciśnienie z niego zeszło, niech sobie kopnie jedną piłkę specjalnie w aut gdzieś tam w trybuny, żeby po prostu ten stres z niego kompletnie zszedł. No i Mark, jak znamy Marka, zawsze dobrze gra nogami, no to pierwsza piłka szła w trybuny, no pewnie niektórzy się dziwili, czemu akurat kopię gdzieś tam po suficie, no ale jemu to pomagało akurat. Czyli jak jakiś kibic Krakowi złapie piłkę gdzieś na trybunach w trakcie swojej rozgrzewki, to już teraz ma się nie dziwić? Nie, bo powiedzmy, że spokojnie twoją postawę. Nie, no mi bardziej zejdzie. Ja takich jakichś nie mam takich rytuałów, ale jest też parę takich rzeczy, które robię sobie w mojej rozgrzewce zawsze wprowadzać. Okej, to za chwilę je pokażę. Karol, to ja w imieniu amatorów pytam ciebie, zawodowca, ile trwa twoja rozgrzewka? O, moja rozgrzewka trwa około powiedzmy 30 minut, czyli wychodzę tak 50 minut przed rozpoczęciem meczu. Natomiast jeśli o to chodzi, to jest właśnie taka kwestia sporna, ponieważ jest to mega, mega indywidualna kwestia. Jakby widziałem wielu bramkarzy, którzy wychodzą pół godziny przed meczem, niektórzy wychodzą 50 minut, 45 i to zależy chyba bardziej od tego, co kto potrzebuje i jak lubi być przygotowany do meczu. Ja akurat wolę, żeby ta rozgrzewka zawierała więcej elementów, żebym mógł na spokojnie przechodzić z jednego ćwiczenia do drugiego, bardziej zapoznać się tak samo z murawą, z całym stadionem, robić wszystko na spokojnie. Natomiast miałem też takie sytuacje, że choćby w pierwszej lidze jestem w połowie rozgrzewki, tak powiedzmy mamy 20-25 minut do meczu i widzę, że na przykład bramkarz drużyny przeciwnej akurat wychodzi, bo to chyba Radek Janukiewicz już tak powiedzmy pod koniec kariery, 38-39 lat, więc może to jest kwestia doświadczenia, może tego, że jeszcze bardziej jestem ambitny i chcę troszkę w tej rozgrzewce zrobić więcej, trochę bardziej podkręcić tempo, ale no mówię, ja mam tak około 30 minut dla siebie na boisku. No i jeszcze ważny aspekt jest taki, że zazwyczaj robię 10-15 minut rozgrzewki właśnie w siłowni na boisku przed meczem, jakieś aktywacje z gumami, rozgrzanie barków, zaktywowanie plecy tych wszystkich mięśni, które bardziej będę wiedział, że będą mi potrzebne później w trakcie meczu. No i wychodzę tak już powiedzmy wstępnie rozgrzany do już jakichś tam ćwiczeń na boisku. Biegnę sobie z piłką, później sobie chwilkę prowadzę, wiesz. Robię... To już z tunelu od razu, tak? Tak, nie, tak znaczy no wiesz, wybiegam z boiska, wchodzę już sobie tam, bo mam ze sobą ręcznik, tam bidon, wchodzimy tam w pole karne. Jeśli gramy na boisku trawiastym, czyli w sumie zawsze, czyli wyznaczam sobie środek boiska, jakiś taki mój mały rytuał przesąd. Okej, widzę, że ty już wyznaczałeś wcześniej. Tu wyznaczałem właśnie pół godziny temu. Ogólnie przepraszam wszystkich greenkeeperów, bo wszyscy pewnie są później na mnie za to źli, ale no niestety tak to wygląda. No i co? I pierwsze biorę sobie piłkę, spokojnie zapoznaję się z piłką, zaczynam jakiś powiedzmy taki lekki truchcik do boku, później chwilkę prowadzenia. Zobaczcie właśnie jaka jest piłka, jakie jest boisko. Jeszcze takim powiedzmy bardzo spokojnym tempem, nie forsuję się na luziku totalnym. No i później zaczynamy powiedzmy, oczywiście robię to troszkę dłużej, jakieś tam ćwiczenia ogólnorozwojowe, czyli powiedzmy najpierw zaczynam od góry barków, jakieś krążenia, jednorącz, oburącz do tyłu, do przodu, ostawno-zostawny, tyłem, bokiem, możemy zawsze robić krok przeplatany. Zawsze przewodziciele trzeba tak samo rozdać, więc powiedzmy jakieś odwodzenia, przywodzenia. Zawsze warto to sobie wpleść. Możemy troszkę bardziej te nogi rozruszać, przygotować do jakichś tam wykopów czy
15 podań. Najpierw podnoszenie temperatury ciała, jakieś powiedzmy aktywowanie też mięśni dwugłowych, powiedzmy taka typowa jaskółka, troszkę stabilizacji, jakby taki mój rytuał tak samo. Ostatnią długość sobie przysprintuję, czyli powiedzmy od piątki do piątki, pod koniec już tych wszystkich ćwiczeń jakby lubię sobie przyspieszyć tak, żeby się jeszcze troszkę pobudzić. I jestem gotowy do jakichś ćwiczeń w piłku. Ile ten etap trwa? Wiesz co, tak do 5 minut. Zaczynam bardzo spokojnie, jakoś nie ma w tym powiedzmy pośpiechu. Ja jakby lubię to bardzo robić na spokojnie właśnie. Później jakieś takie rozciąganie, lekkie powiedzmy mobilizacje. I zaczynamy coś tam grać. Okej, ja tu się tobie przyglądałem, może trochę jak trener bramkarzy. No właśnie tak. Mówisz, że teraz ćwiczenia z piłką, czyli mogę się przydać w tym momencie. Znaczy, w sumie powinieneś, ale zobaczymy, nie? Czyli nasi widzowie, nasi amatorzy mogą tutaj wykorzystać kolegę, koleżankę, który na przykład zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Jak najbardziej. Ja zawsze w moich drużynach, jak grałem jeszcze w juniorach, w tamkarzach, no to zawsze powiedzmy tym drugim bramkarzem wychodziłem, jakby razem robiliśmy tą rozgrzewkę. Na początku rozgrzewamy się powiedzmy razem, samo zbieganie, a później to już on jakby jest nam dość mocno potrzebny. Okej, okay, to chodź, to ja też się dogrzeję w takim razie. Czyli mamy gdzieś mniej więcej 5 metrów, jak tak, widać, tak? Tak, tak, tak. I celujesz, słuchaj, celujesz na moją klatkę, w moją głowę, i ja oczywiście mam tą piłkę zapaść, no. No, teraz możemy troszkę do tyłu, może już takie parę mocniejszych piłek. Dobra. I próbujemy tak. Wciąż tak samo celny. Tak samo celny, mam nadzieję. Dobra, jak będzie uderzenie z dropsticka, to wystąpię jako prowadzący i ekspert. Jako ekspert, tak. Dokładnie. Szeroko na nogach, celujesz mi pomiędzy nogi, ja piłkę łapię, oddaję ci i z pierwszej. A, z pierwszej, dobra. No, spróbujemy. Okej. Okay. Dobra. Bardziej do środka. Żeby jeszcze poczuć piłkę, troszkę się dogrzać, rzucasz powiedzmy piłkę na mnie. Ja robię jakby taki brzuch. Siła ma tu znaczenie, jak ja rzucam? Czy wiesz co? Nie, bardziej chodzi o to, że zaczynałem powiedzmy spokojnie i możesz troszkę przyjść do mnie i możemy trochę zwiększyć tempo, tak? Czyli raz. Piłki w prawo, na prawą stronę, jesteśmy lewo, jeszcze raz, dobra, i teraz jakby dajesz mi powiedzmy piłkę w kozioł, gdzieś na tej wysokości, dobra, no? Spróbujmy, trochę za daleko, jeszcze raz, druga strona, i została nam jeszcze pół góra, czyli teraz to samo, możesz z nogi, możesz z ręki. Na mojej wysokości powiedzmy kopiesz w tą stronę. No może. Spróbuję kopnąć. Nie, dobra, rzucę. No, nie, rzuć, dobra, spróbuję kopnąć. No dobra, muszę. No, dobra. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Po tym możemy sobie już powiedzmy przejść do jakichś takich powiedzmy ćwiczeń z uderzeniem. Też obok bramki, w bramce zależy jakie mamy tam możliwości. Celujesz powiedzmy w moją powiedzmy okolicę, żeby był jeden kozioł, piłka się odbiła. A przed tobą ma skozłować, tak? Przede mną ma skozłować, tak. Dobra. No i tutaj jesteśmy 5-10 piłek. Tak samo, żeby przyzwyczaić się do boiska, do kozła. Jeżeli kolega bramkarza jest takim amatorem jak ja i nie zawsze zagra celnie, to rozumiem, że możemy tę odległość zmniejszyć. Tak, no? Możemy odległość zmniejszyć, wtedy na przykład tak samo możemy rzucić mocniej, czyli nie wiem, pokażę może na siatce, można tak samo. Jeśli ktoś nie pomoże jeszcze powiedzmy kopnąć dokładnie, no to możemy zawsze rzucić, żeby to zrobić. Później możemy już powoli przechodzić do bramki. Ja na przykład w swojej rozgrzewce bardzo lubię dużo tych ćwiczeń zrobić w bramce, żeby poczuć odległości, żeby zobaczyć sobie wszystkie linie. Trochę połapaliśmy, więc najwyższy czas trochę pograć nogami. Zaczniemy sobie od takich prostych pasów, powiedzmy z 16 do 16. Dwa kontakty, jeden kontakt. Okej, okay, trochę jak zawodnicy. No tak, tak samo. Teraz, okay. Teraz bramkarz jakby jest zawodnikiem z pola, więc jakby większość tych kontaktów jest nogami, więc jakby też musimy się do tego przygotować. Dobra. Oj, już mocne piłki. No tutaj ważne właśnie, żebyśmy dbali o to przyjęcie, żeby zawsze było do przodu. Od razu piłka jest gotowa do jakiegoś zagrania
faktycznie do bocznego obrońcy, napastnika. Teraz próbujemy parę piłek na jeden kontakt. Raz. Okej. No i spokojnie. Potem, słuchajcie, jak już się wpętnie rozgrzaliśmy właśnie na boku z piłką, możemy przejść do bramki. Ja osobiście lubię zrobić parę ćwiczeń właśnie w piątce, w bramce, żeby poczuć murawę, poczuć te odległości, które później będę miał w meczu. No i zaczynamy sobie. Trzy piłki będą w mojej okolicy, trzy piłki z kozłem. Czyli jesteśmy ustawieni, powiedzmy, do przecięcia, tak gotowi do wyjścia. Piłka jest podana do boku, no i odwzorowujemy trochę taką sytuację meczową z takim dynamiczniejszym przejściem i oczywiście później techniką. Jesteśmy? Raz. No, dobra. I teraz będą z kozłem. Próbujemy dobra. Z koziołkiem, dobra? Okej, raz. Można sobie spokojnie upaść. Znowu. Brawo! No teraz idzie. Jak po sznurku. Jakbym był bramkarzem, to wystawialiby mnie w pierwszym składzie tylko po to, żebym nie rozgrzewał tego zawodnika, bo bym nie umiał. Co dobrze byś go rozgrzewał, co? Możemy to zrobić w dwójkę. Ja na meczu, jeśli mam możliwość, robię to w trzy osoby, czyli mamy trenera, który do mnie dośrodkowuje i od razu sobie wznawiam na napastnika. Natomiast robimy to w takiej wersji bardziej dziecięcej, amatorskiej, podwórkowej. Czyli będziesz do mnie zagrywał piłkę z boku, imitując dośrodkowanie, ja ci wznowię tak samo, później nogą do siebie z powrotem. 4-5 piłek na każdą ze stron. Czyli ważny element, nie tylko łapiesz, ale też... Wznawiam nogą, tak. Możemy połączyć te dwa elementy. Zazwyczaj to się sobie łączy, czyli powiedzmy po złapaniu dośrodkowania, mamy później właśnie albo krótkie wznowienie, albo dłuższe wznowienie. Jeśli ktoś właśnie chce, to może sobie wznowić ręką, może wznowić nogą. Co potrzebuje, co kto lubi. No i co, lecimy. Ty dosłownie już leciał do dośrodkowania. Boję się, żeby to doleciało w ogóle. Ojejku, dobra. Wznawiamy sobie lewa, prawa noga. Taką bardziej, wiesz, na mojej wysokości, żebym wyskoczył. Jestem ustawiony. Brawo. Jeśli bramkarz właśnie nie może jakby... Nie potrafi jeszcze tego dokładnie nakopać, czyli powiedzmy stoisz sobie z boku na linii piątki. No i ja jestem ustawiony tak samo. I rzucasz mi tak powiedzmy na około 5 metra na wyjście, nie? Oj. Tak, troszkę niższa. O, coś w tym stylu. Czyli właśnie jeśli możemy to zawsze dorzucić albo... Czyli każdy to ćwiczenie może wykonać. Czyli jesteśmy już prawie przy końcu naszej rozgrzewki. Ja pod koniec lubię sobie zawsze złapać parę strzałów, właśnie czy to od trenera bramkarzy, czy od drugiego bramkarza. I będziemy teraz przechodzić z trzech pozycji, czyli z boku, ze środka, z drugiej strony. Parę strzałów już takich mocniejszych, jak chciałbyś strzelić bramkę. Z voleya, z dropsticka, z ziemi. No pokażesz, co potrafisz. Dobra. Sprawdzisz mnie trochę może dzisiaj. Dobra, czyli ja sobie zaczynam na przykład teraz z jakiejś takiej innej pozycji. Dynamicznie ustawiam się do piłki i... Już mogę? Zgodnie strzał. No poczekaj, jeszcze chwila. Mamy jeden. No zakończymy tak chyba, co? Lepiej już nie będzie. Dobra, Karol, ostatni element rozgrzewki. Tak, czyli zostaje nam jeszcze parę piłek takich luźnych gry nogą. Ze środka, z piątki, kładziemy piłkę na ziemi. Ty będziesz, powiedzmy, przechodził od prawej strony do środka, lewej, czyli powiedzmy podanie na bocznego obrońcę, na napastnika, na lewą stronę. No i takie luźne piłki do ciebie, prawą, lewą nogą. To ja jestem teraz twoim Pele van Amersfoortem. Tak, albo Kornelem Lupą, albo Kamilem Peską, kogo wolisz, słuchaj. No dobra, to zacznijmy od Kornela Rupy. No to dobra, dobra. No. Rozgrzany? Jak najbardziej. Ty chyba tak samo. Ja też, mimo że ja będę tym rozgrzewającym. I wy też będziecie rozgrzani, spróbujcie tego koniecznie. A w kolejnych odcinkach widzimy się w następną środę o 17:00. Do zobaczenia. Do zobaczenia.